Także witamy w naszej bibliotece naszego szanownego gościa oraz Was, drogi dzieci, na zajęciach, na warsztatach z komiksu, które poprowadzi bardzo znany pisarz, autor cyklu powieści Księstwo, który dla zaczął... Dla dorosłych, który pisać już zaczął w podstawówce. Tak, mniej więcej było właśnie 5 lat. Jedenaście. O, to już jest starszy, naprawdę. Ja miałem 7 czy 8, także w tym wieku naprawdę już można wiele rzeczy zrobić. Może Superman, Batman, ewentualnie jak coś jest papieżem, albo na przykład jak ktoś jest Wałęsą. Wiecie, kim jest papież? Tak. A wiecie, kim jest Wałęsa? Nie. Wiecie, taki polityk był bardzo ważny kiedyś. Wąsami. I także zreferuję, że nie byłem Wałęsą, nie byłem papieżem, a komiks tak powstał o moich przygodach. W jakimś sensie takie troszkę, to jest oczywiście powiem żartu, to mówię. I to jest o tyle ciekawe, że bohater tego komiksu ma właśnie moją twarz. Ja nigdy nie sądziłem, że coś takiego się zdarza. W sumie naprawdę o każdym z nas można zrobić komiks o naszym życiu. Teraz niekoniecznie się pisze książki czy kręci filmy tylko o osobach typu Napoleon Bonaparte, czyli które czymś się wyróżniły. Czasem jest tak to, że to jest, jest bardzo ciekawe z tego człowieka, który sobie normalnie funkcjonuje. I także ten komiks w Polsce jest bardzo różnie traktowany. Znacie jakieś komiksy w ogóle? Jakie komiksy znacie? Tego nie znam. Kaczortomat. Ale to chyba nie jest komiks. To jest książka. Jest. To jest komiks? O, proszę bardzo, nie komiks. Znam. Bardzo fajnie, nie znałem tego. A ty znasz jakiś komiks? Bardzo fantastyczny polski komiks i generalnie zazwyczaj nasza świadomość powszechna czytelników na tej komiksach się kończy z tej serii Tytuł Zdrowej Diatomek. Jeszcze niektórzy znają Kajko i Kokosza. Macie Kajko i Kokosza? Tak, a teraz tak, proszę bardzo, tak nie wiedziałem. Czyli jednak z tym komiksem nie jest tak źle w Polsce. Także to jest jakieś dzieło sztuki. Oczywiście w Polsce jest to mimo wszystko taka troszeczkę mniejsza, więc ja bardziej to cenię sobie ze względów artystycznych niż jakichkolwiek innych, że po prostu ma to dla mnie ważne znaczenie. Mam dla Was taką propozycję, żebyście dzisiaj narysowali swój komiks o Bolesławcu. Żeby było jakieś ważne wydarzenie, jakaś historia, której jego akcja by się odbywała w naszej miejscowości. Żołnierze przez Bolesławiec, nie wiem, jakiś żołnierz zakochuje się w jakiejś dziewczynie, potem wraca po nią i wielka miłość i tak dalej. Moi drodzy, na końcu Bolesławca jest taki majątek, nazywa się Próg. Jest tam właśnie napoleoński orzeł. I tam mieszkała rodzina francuska, która miała ten majątek posiadany. I na cześć tej córki swojej, która się urodziła, postawili to wieżę Jenny. Nie wiem, czy znacie tą historię o tej wieży Jenny. O tej właśnie, która znajduje się w lesie przy piasku. Brawo, dobra.
i pani numer 2, właściwie numer 4 w tej ławce. Proszę bardzo. Proszę jeszcze uwagę, zaraz tutaj przechodzimy do rozmów. Proszę bardzo. Dwójka dzieci wybrała się do lasu i nagle zaczęli wieże. Później poszli na tę górkę, gdzie była ta wieża. Przeczytali całą historię tej wieży i dlaczego została zbudowana ta wieża. Później po paru dniach dziewczynkę bardzo dręczyła ta historia i poszli do tej wieży. Tam nagle zaczęli ducha, zaczęli uciekać. Brawo, dobrze. Brawo, macie lepszą wyobraźnię. Różne były fazy wykonania tych prac i to też ma znaczenie w ocenie całego projektu. Tu panie bardzo fajnie rysują generalnie. Tu jest mamy pracę taką właśnie no, nieskończoną na razie, ale pani się fajna kreska, kolorowa. Tutaj artystycznie, jeżeli chodzi o rysowanie, to chyba nawet najlepsza praca w ogóle, bo jest najbardziej staranna i najbardziej to ciekawie jest narysowane. Jednak no, nie jest to komiks, bo nie ma tutaj chmurek, dymku i tak dalej. Mamy na razie tylko historię małego pieska, który jest strzega hop i au i niestety dalej już jego historia się skończyła, więc ja bym chętnie, jakbyś to narysowała całą tą pracę, to może by się tę pracę udało ewentualnie wyróżnić, ale tu jest już bardzo dobrze. Tam też pani no, nie dokończyła tej pracy, tak? Ale też bardzo fajnie zaczęło się rysować i no, jakbyś skończyła tę pracę, to pewnie chętnie bym ją jakoś nagrodził. Też ciekawe to wszystko wygląda, dobre są, dobra kreska. Tutaj historia królika. Nie, chomika. Chomika, przepraszam. No, narysowana historia, też jest potencjał do wyróżnienia w ogóle praca i coś tam, jakieś wyróżnienie drobne będzie, ale jednak były chyba ciekawsze jednak prace. Tu kolega z, kolega właśnie z samolotem, z podróżą do Londynu, też ciekawe rysowane, a nie do końca jednak chyba starannie zrobione. Tutaj widziałem jeszcze ciekawsze prace. Tu pani nie skończyła całej historii. Ona się tak generalnie nie do końca trzymała całościowo wizji, chyba nie miała się jak ją skończyć, tak? Że tak trochę pomysły takie były szarpane, raz to się to przyszło do głowy, to się nie udało tego dokończyć. Ta praca też całkiem fajna i dużo dialogów. Trochę niektóre rysunki nie do końca wykonane tak idealnie, starannie, było mało czasu chyba, nie? Zatem narysować, strasznie dużo kratek chciałaś narysować. Więc chciałbym wyróżnić w sumie trzy prace. No, pracę bym chciał wyróżnić przede wszystkim tą pracę. To jest praca, która chyba jest najstaranniej narysowana. Mamy tutaj wieżę. Jest to praca bardzo bolesławiecka.